Dzisiaj mamy Café Rower. Siedzieliśmy przed chwilą z rowerzystami, rozmawialiśmy o tym, co zrobimy w Łodzi, co jest potrzebne, dlaczego takie, a nie inne rozwiązania, kiedy będzie, jakie pieniądze, bardzo konkretne rozmowy. Był też instruktaż z naszym udziałem, jak składać pisma do urzędu, tak żeby ktoś tego wysłuchał, żeby dobrze odpowiedział. Trzeba stworzyć troszkę inny język, którym mówimy ze sobą. Ja to wielokrotnie powtarzałem, przestańmy mówić miasto i rowerzyści, czy miasto i społeczeństwo, bo społeczeństwo i miasto to jest dokładnie to samo. My, którzy w tym urzędzie pracujemy, też jesteśmy rowerzystami. Oczywiście to nie znaczy, że natychmiast i do jutra rana rozwiążemy wszystkie problemy, ale to znaczy, że istnieje wola współpracy, że istnieje chęć ich rozwiązania i ja wierzę w to, że po tym 3-letnim programie budowy dróg rowerowych no, zmieni się ten udział transportu rowerowego, który dziś jest ponad 2%, a karta brukselska nas zobowiązuje do 15%. To jest nad czym popracować.